No było mi przykro przede wszystkim, bo Sandra najpiękniej tańczyła. Ja jeszcze zapytam o tą pracę, no bo w piątek wielki finał Tańca z Gwiazdami. Ja nie ukrywam szczerze, że kiedy odpadła Sandra Kubicka, to troszeczkę byłam zdziwiona. Czy ty również, czy nie? No było mi przykro przede wszystkim, bo Sandra najpiękniej tańczyła dotychczas, chyba ze wszystkich edycji, nikt mnie tak nie poruszył. Wiesz, to jest program rozrywkowy, więc takie rzeczy się zdarzają i myślę, że każdy, kto bierze w nim udział, też sobie jakby to wpisuje, też jest to elementem tej przygody tanecznej. No więc trzeba się z tym liczyć, ale rzeczywiście to był taki przykry moment, bo pięknie się rozwijała i nie zapomnę niektórych jej tańców na pewno. Ja myślę, że ten ostatni był pięknym zakończeniem jej kariery, za który dostała przecież maksymalną ilość punktów, prawda? Sandra kilka razy chyba dostała te 30 punktów i mam nadzieję, że jej życie zawodowe i prywatne będzie się tak pięknie układało, jak ten ostatni taniec w Tańcu z Gwiazdami. No dobrze, Paulina, to musisz mi zdradzić. Kto jest twoim faworytem? Może po finale, dobrze? To zdradzę wam wtedy, bo teraz... No, ale masz faworyta. Ja prowadzę ten program. chyba mam. Ale masz takie odczucie, że jednak ta edycja już przy samej końcówce jest naprawdę, naprawdę dobra? Ci te gwiazdy, które tak naprawdę przecież nie są zawodowymi tancerzami, tańczą świetnie. Tańczą świetnie, bo już mają za sobą no, spore doświadczenie. Oni trenują codziennie, ale też no, to są duże emocje, duże poświęcenie też. No i tak naprawdę ta wygrana to już należy się, można powiedzieć, każdemu, kto już jest blisko tego finału, bo każdy pracując tak intensywnie osiągnął i wysoki poziom taneczny i też włożył w to bardzo dużo emocji, więc szkoda jest zawsze, jeżeli ktoś odpada. Ale no zobaczymy jak będzie. Bardzo lubię tych finalistów, bardzo lubię. A no zobaczymy, czy wygra Basia, która jest bardzo popularna i lubiana. Damian jest... też bardzo lubiany i popularny, więc no to będzie takie, no myślę, że ten finał będzie niezwykle ciekawy i emocjonujący. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak oglądać naszych finalistów w piątek, ale też wszystkich uczestników, bo prawda, że oni też zatańczą? Tak, zawsze w finale ponownie spotykamy się wszyscy pełną ekipą, więc będzie to wielkie wydarzenie dla nas wszystkich i takie no, podsumowanie tego, co się działo przez ostatnie miesiące. No dobrze, powiedz mi jeszcze, czy już masz przygotowaną kreację, bo ty zawsze po prostu pięknie lśnisz na tym parkiecie, mimo że nie tańczysz. Zamierzam lśnić, zalśnić i no, szykujemy kreację. Jutro mam pierwsze przymiarki, więc stosunkowo późno się to odbywa, jak na mnie, ale no, szykujemy kreację. To będzie coś wow. Spektakularnego jednym słowem. No dobrze, w takim razie czekamy. Paulina, bardzo ci dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w piątek. Ja przed telewizorem będę i będę ciebie oglądać i całą resztę. Dziękuję. Trzymajcie kciuki.